komputery kwantowe, będzie można zeskanować sobie, nie wiem, męża, żonę. Dalej będzie żył, ale jego pamięć zostanie zeskanowana do doskonałego, prawie że biologicznego komputera. I co? I kiedyś ten człowiek umrze. No ale będzie można włączyć komputer, włączyć program z nim i rozmawiać z nim. Mało tego, ta pamięć będzie doskonała, więc jak ja powiem, słuchaj przyjacielu, a pamiętasz, jak się poznaliśmy? Wiele temu, o oczywiście, on mi odpowie. I zacznie snuć to, co było rzeczywiste. Wtedy się będę zastanawiał, czy ten ktoś tak naprawdę w pełni odszedł, bo mam go w komputerze. Oczywiście teraz to, co wam mówię, to wydaje się nonsensem i śmieszne, ale pomyślcie sobie, czy w latach 80. ci, co już żyli w tamtych latach, w ogóle byście pomyśleli, że w tej chwili będziecie mieli taki kontakt rzeczywisty?